panią wójt Halinę Wawruch. Gmina Żabia Wola od niedawna realizuje kartę dużej rodziny, ale podobno jesteśmy pierwszą gminą wiejską, więc bardzo, bardzo się cieszę. Chciałam powiedzieć, że kiedy przedstawiciele dużych rodzin z panią Joanną przyjechali do Żabiej Woli, to już po pierwszej rozmowie nie mieliśmy wątpliwości, że taką kartę żabiowolską również uda się stworzyć. Także na czele tych rodzin była pani Ania, która tu jest i jest prezesem naszego koła żabiowolskiego. Może pani się pokaże, pani Aniu, pierwsze koło. I tak jak powiedziałam, mamy małe doświadczenie. W tym roku na koniec marca była podjęta uchwała. Można by powiedzieć, że no co w gminie wiejskiej, prawda, nie ma kin, teatrów, basenów, ale okazało się, że jest w pobliżu miasto Grodzisk Mazowiecki, które jest tutaj inicjatorem tej karty i jedna rozmowa z samorządem, z panią burmistrz, z panem burmistrzem i kierownikami jednostek i mamy porozumienie i może mogliśmy do swojej karty wprowadzić ulgi dla rodzin wielodzietnych, skorzystania basenu, do kina, a na terenie naszej gminy nie ma komunikacji miejskiej, no bo gmina wiejska, okazało się, że niesamowicie ważną rzeczą jest zwolnienie z opłat za bilety dojazdowe do szkół podstawowych i gimnazjum i na to, żeśmy się zdecydowali, jest to największy nasz tutaj koszt, ale nie żałujemy tego. Wiemy, że właśnie rodziny 4 plus szybciej się rejestrują, biorąc pod uwagę, że to ich dotyczy. A dla nas, dla samorządu jest to informacja, że to było bardzo potrzebne. Myślę, że tu wspólnie będziemy analizować nasze możliwości i w miarę możliwości gminy wiejskiej tą kartę rozszerzać. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie tutaj z państwem, którzy już mają dłuższe doświadczenie, realizować te pieniarskie karty. Dziękuję.